Jest godzina 10. Zaraz idę na francuskie śniadanie. W Polsce to jest nie do pomyślenia. A pani kurwy już stoją. Pani wnuk to Paweł, tak? Stoją tutaj przed godziną 10. Generalnie mi się to podoba, bo w Polsce wszyscy wiedzą, że są dziwki, ale oficjalnie ich jakby nie było. Prawda? Fajna sprawa. Jest dobra historia. Jesteś sfrustrowany, dziewczyna cię zdradziła, nie masz pieniędzy, nie wiesz gdzie jest twój dom, zgubiłeś się, jest ciężko. Znajdujesz taki kod, po prostu koło kolejca, który robi tak. Koszt jest rura, którą bierzesz. Jesteś zdenerwowany, robisz dym, borutę, tak? Mówisz, że jesteś z Polski, wszystko jest to okej. Bo jest mi winien 7 płyt CD-ROM. We Francji jest fajne to, że ludzie po prostu włączają wodę rano tutaj przy ulicach. Wmywa, powiedzmy, z wszystkich jakichś tam nieczystości ulice. Często ludzie biorą dywany w tej wodzie. Wszyscy są zadowoleni i szczęśliwi. Tak na przykład jak ja jestem zadowolony i szczęśliwy. Jeżeli bym miał swój dywan, na pewno bym go tutaj podrzucił. Swój dywan albo wykładzinę. Czy chcecie zobaczyć ślady wędrującego tygrysa? Proszę bardzo. Dzisiaj kolejny dzień wyścigu wózków. Chłopaki są zwarte i przygotowane do oddania z siebie wszystkiego. Jesteśmy na placu Pigalle, jestem zawiedziony. Są brzozy, lipy, jakieś jałowce, ale kurwa nie ma kasztanów. Wiele lat byłem okłamywany. Nie wiem jak wy, ale ja poznałem wszystkie sekrety placu Pigalle. Monsieur, répondez clairement, est-ce que votre chemise est brûlée, oui ou non, ou non, ou non, ou non, ou non, ou non. Jesteśmy pod Moulin Rouge. Przyjechałem tu w zasadzie specjalnie do tego miejsca. Chciałem tańczyć w Moulin Rouge. Chciałem dostać etat. Po co się nie przelewa, jest ciężko, ale mnie nie wpuścili. Mało osób o tym wie, ale od kiedy znany aktor Rysiek z Klanu nie pracuje w Klanie, znalazł dobrze płatną rolę w Moulin Rouge. Że jestem fanem mięsa, to znalazłem kolejny fajny stragan tutaj w Paryżu. I sobie muszę się sfotografować na tle jelit, nerek i muszczków. Trochę szkoda, a trochę nie szkoda, że kamera nie oddaje zapachu. Ale czasami jak sobie idę tutaj po mieście, tak jebie maksymalnie, że u nas tak nigdy nie jebało. Bardzo dobrze. To jest kot legenda, który od półtora roku nie rusza się z tego miejsca. Ładny, puszysty, jak Garfield, ale on się kompletnie k***wa nie rusza. Kompletnie. Nie ma torów, a jeżdżą kolejki. Jesteśmy na Montmartre i tutaj polecam tej kawiarence, takiej cukierni w zasadzie kupić coś takiego, ale wygląda jak beza jakaś. A generalnie to są takie makaroniki, to jest zajebisty smak. Faraon zgubił swojego kota i cały Paryż drży w posadach. Bardzo dobrze! Jest taka fontana, z której można pić wodę, ale te panie nie wiedzą, że już kilku Polaków sikało do środka i one piją teraz siki. Wyobrażacie to sobie? W Polsce to jest nie do pomyślenia. Znalazłem go! Zaginiony kot Faraona. Należy mi się 1000 euro nagrody. Nie uważam się za buraka, ale dopiero pierwszy raz jestem na cmentarzu. Fiat? Prawdopodobnie Fiat Panda. No i witam. Z tej strony Bartek. Tutaj mam za sobą grup Juliusza Słowackiego, pana Julka. Jak to mówią, balladyna świteziance nierówna. Zaraz obok jest taki duży grobowiec. W środku jest urna. Mogiła Słowackiego dosyć biednie wygląda przy tych najbardziej okazałych. Tutaj jest wielki grobowiec pierwszego dealera w Paryżu. Miał pod sobą 120 dealerów i się dorobił grubego hajcu, dlatego rodacy spragnieni narkotyków postawili mu taki wielki grobowiec. W Polsce to jest nie do pomyślenia. A tutaj jest najbardziej kolorowy nagrobek na cmentarzu. Był to producent kafli łazienkowych i armatury sanitarnej, dlatego jest to zrobione z pokruszonych kafli i z pokruszonej armatury. Wspaniały człowiek, cudowny mężczyzna, Żyd. W Polsce to jest nie do pomyślenia. Zezowata Mona Lisa. Tutaj nie mogłem się powstrzymać. Krawat w kształcie pindola. Rarytas. Kojarzy ktoś z was Amelię? To jest właśnie ten sklepik. Króliczek Playboya. Największy francuski lancer. Pan ten. Lepszy cwaniak przyjechał z Hawajów i szpanuje. Murzyn wszedł na lampę i wszyscy się cieszą i klaszczą. Skubany jest dobry. Puszek Kłębuszek! Puszku Kłębuszku, gdzie idziesz? Ty chamie, ty! Kawałek za placem Pigalle pod górkę. W takim parczku jest ściana, na której w każdym języku
jest napisane kocham cię, między innymi też po polsku, ale jest coś, co mnie bardziej zainteresowało. Taki znak, który w wielu językach nowoczesnej Europy i świata oznacza chcę zajarać. Ale najlepsze jest to, że tu przychodzą najlepsze laski. Najlepsze laski z tego z Paryża same przychodzą pod tą ścianę i czekają na ciebie. Jest ciepło, są fajne laski, jest fajna muzyka, mam wodę. Czego chcieć więcej? Ale niestety zdarzają się też tragedie na własnych oczach. Motorowerzysta się wpierdolił. Koleś ma wielkie bary i mikropupcia. Strajkują, bo jest za mało Bartka USA. Tyle ludzi wyszło na ulicę. Wieczór się zbliża. Dziwki znowu stoją. Halina, obudź się. Halina! Centrum Paryża straga z oryginalnymi torebkami i kokoszera za 15 euro. Polecam wszystkim szafiarkom.